ale jeszcze co wam powiem, że czeka nas chyba takie życie trochę kempingowe u teściowej na mieszkaniu i w ogóle już zostawiliśmy sobie nawet butlę gazową, dlatego że ona, wiecie, nie urządziła tego mieszkania, a my mamy rozjazd. Teraz patrz, jakie morze. Jak a teraz nawet wagów. No, nawet wagów, powiem wam, nie widzimy teraz morza. A teraz jeszcze powiem wam taki przyjemny wiatr. U nas wagów, my teraz mamy cały czas wiatraki, bo u nas nie ma wiatru. Jesteśmy zabudowani, a to jest. Jedziemy z takim transportem teraz właśnie do naszego nowego mieszkania, dlatego że właśnie mamy jeszcze trochę rzeczy. Jest w zasadzie godzina 17 i tak bardzo spontanicznie zdecydowaliśmy się właśnie zacząć przewozić nasze rzeczy. Kiedyś wrzucałam jakiś odcinek i wiecie, że już pierwsza transza rzeczy jest już na nowym mieszkaniu, ale właśnie teraz kolejna i po prostu chcieliśmy tylko popakować rzeczy w pudełka, ale jak zobaczyliśmy, ile jest tych rzeczy, to stwierdziliśmy, że póki właśnie jest teściowa, to pożyczymy jej samochód, załadujemy i właśnie oblecimy trasę i wszystko zawieziemy. W ogóle nie nagrałam wam tego, ale teraz nasza miejscowość Agbóg jest na full. Samochody po prostu stoją tak jak Tetris. Ludzi jest po prostu niesamowicie dużo, więc no, będą trochę korki, bo aż pokazuję godzinę drogi. Mamy po prostu tak dużo rzeczy tutaj pod sufit włożone. Uzan jest już specjalistą, jeśli chodzi o Tetris, dlatego że ja wam kiedyś wspominałam, że tyle razy się przeprowadzaliśmy, że już wiemy, jak to zrobić, dlatego jest to wszystko tak poukładane. Chodzi po prostu o to, że w poniedziałek, a dzisiaj jest jaki dzień? Wtorek. No to prawie za tydzień, ale wiecie, to się tak wydaje, jeszcze mamy gości. No to w poniedziałek następuje podpisanie umowy i właśnie nowi nabywcy naszego mieszkania chcą do tego mieszkania wejść. I wiecie, oni też przyjeżdżają kawał drogi, bo ze Stambułu, ze swoimi dziećmi, z rodziną, więc po prostu ten dom nie może być żadnej obsuwy. Po prostu oni od razu wchodzą i sprzątają, więc wchodzą i już mieszkają. No a właśnie wyrwało mi się sprzątanie, dlatego że teściowa tutaj z ciotką tak zaczęły szorować, wiecie, bo to wszystko takie po prostu, no wiecie, jak to przy wyprowadzce, no wyszorowały ładnie mieszkanie, no a my jedziemy tutaj, mamy, słuchajcie, poduszkę elektryczną. Jak tam? Jeśli duży samochód, naprawdę. Mój mama mówił, dlaczego nie weźmiesz samochód? Tak, to posiada sobie wszystkie, wiesz, ten można. Ja mówiłem, może być potem, ale naprawdę ten samochód trzy razy duże. Więcej niż Łada. Tak, tak. No wiecie, Ładą też się można przewieźć, tylko że Łada jest bardzo mała i ona po prostu nie załaduje tyle rzeczy, więc stwierdziliśmy, że właśnie zrobimy taką na wieczór trasę. Normalnie tak spontanicznie, wiecie, z tego brudu wyrwaliśmy się z domu i stwierdziliśmy, dobra, jedziemy, bo już załadowaliśmy samochód i nie wiem, zobaczymy, ile nam to zajmie. Też pokażę wam właśnie rozpakowywanie. Nie, bo 1 godzinie do przedesy, pół godzinie rozładować. Tak, i wracać 1 godzinę. Wiesz, tutaj słońce jest od... Do późna, do 9 jest. 9, tak jest. Nie ma problemu. No, mam duży czas. Tak, proste, ja wiem.
No dobra, no to nic, jedziemy. Trochę Wam zrobię przebitek z drogi. Pokażę Wam właśnie widoki Turcji Egejskiej. Pokażę Wam właśnie też, jak ludzie jadą tutaj przed nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jesteśmy w Kuşadası. Tak. Teraz jest wszystkie, you know, ale naprawdę jest duże korki. Korki naprawdę. Wszystkie samochody inny kraj. Nie ma lokalnie osób, wiesz. Słuchajcie, dojechaliśmy, zrobiłam Wam trochę takich przebitek z drogi, zrobiłam Wam trochę przebitek właśnie tutaj z wjazdu do Kuşadası, tak żebyście właśnie zobaczyli, jak to wygląda. Generalnie bardzo duże miasto, właśnie korki, ilość tych ludzi. Ja wiem, że są teraz bardzo duże święta, ale mimo wszystko, wiecie, tu po prostu wiedza wjeżdża się do ogromnego miasta. Cały mokry. You don't need to put now. Jesteśmy upoceni jak dzikie świnie, dlatego kamera tak musi być z daleka. Przenieśliśmy bardzo dużo rzeczy, Husajn nosił rzeczy z samochodu, a ja ładowałam windę, wyjeżdżałam na górę i nosiłam te rzeczy do domu. I w zasadzie ktoś oglądał poprzedni odcinek właśnie o tym, jak przywieźliśmy rzeczy, to widział, że tych rzeczy było tak tutaj na tej kupce za mną, po prawej stronie, trochę mniej. To słuchajcie, przywieźliśmy jeszcze tu jeszcze właśnie mamy to wszystko w kuchni, w salonie i normalnie padamy, ale powiem Wam, że czas mamy niezły, dlatego że jest 18:30, a my już wszystko wyładowaliśmy i wieźliśmy na samą górę. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle, ale właśnie mówię, że musimy pojechać do Migrosa po jakąś sodę, dlatego że jest takie gorąco, że leje się z nas, no. Ale bardzo się cieszę, dlatego że większość przeprowadzki jest już za nami. To, co będziemy musieli przywieźć, to już są takie drobne rzeczy. Chciałabym wyjść i pokazać Wam widok na morze, jaki jest, dlatego że za niedługo będzie Golden Hour. Widok na morze. Jest, tutaj jest ta budowa.
On tak trochę strasza, ale właśnie tą budowę też chyba będzie kończył ten sam deweloper, od którego kupiliśmy właśnie mieszkanie, dlatego że to jest jakby tak na wspólnej tutaj ziemi, będzie wspólne osiedle, no. Może jest, zrobiłam wam właśnie trochę przebitek z tego, jak tu jechaliśmy. O, tutaj patrzcie, się wychyliłam, jest bardzo dużo morza. Widzicie, kliknę wam. O, proszę. Morze. No, bardzo fajna pogoda, już taki zachód słońca. Zmachaliśmy się, ale wiecie, szczęśliwi, bo robota zrobiona. Ten pokój jak wygląda, w sensie odziera z potu. You can rest a little. Koniec. No wiecie, duże po prostu zapasy, tak jak się śmialiśmy, mąka, wszystko przyjechało, jedzenie dla psa. Większość naszych ciuchów już to, co zostało w Akbuk, to powiem wam, no jeszcze są jakieś tam garnki, trochę rzeczy do przeżycia tego tygodnia. Natomiast już wiecie, takie drobnostki. Także widzicie, wszystko jest skończone, zrobione. Kuchnia, powiem wam, że strasznie mnie ta kuchnia cieszy, no. Już za niedługo tutaj będziemy gotować, to już tu nagram nowy odcinek o humusie i o wszystkim, no. Ten dom było developer office. A, no właśnie, bo to ten dom, wiecie co, on jest nowy, ale troszkę taki jakby zamieszkany. I właśnie pytaliśmy się, o co chodzi, na przykład jest tutaj właśnie wywiercone na klimę. Tutaj deweloper miał wcześniej swoje biuro sprzedaży. No. Ale mój mam samochód, pomoc, duża pomoc, naprawdę duże space jest. No. Mój mam dom, samolot, samochód, 4 razy duże, ten no. Lada, naprawdę. Właśnie, bo pożyczyliśmy samochód od teściowej i jej samochód naprawdę taki jest pakowny. To jest nie wiem, jeśli Bose jest Renault Taliant, jest symbol. Bywa o stare imię, bywa ta symbol. Słuchajcie, postawię sobie kamerę, tak? Dlatego, że wiecie co? Husajn zaczął mówić i się tak wysłowić się nie może, bo jest strasznie zmęczony. A mnie tak trzęsie ręka. Ale szczęśliwy. No, szczęśliwy, dlatego chwilę odpoczniemy i idziemy do Migrosa po gazowaną sodę. Dlatego, że po prostu tak się błyszczymy z potu, śmierdzimy. No słuchajcie, nie ma co. No, Pisia została w domu z teściową, to znaczy teściowa poszła właśnie nad morze. I ona nam właśnie proponowała, że weźcie mój samochód, dlatego że Ładą tyle nie przywieziecie. Zresztą wiecie, Łada jest taka, że ona czasem se stanie gdzieś, jak po prostu nie ma humoru jechać. Więc tyle, że pożyczyła nam właśnie samochód, to załadowaliśmy. I ósma się zastanawia, czy taki Renault Taliant jest w Polsce. Dlatego, że tutaj niektóre marki samochodów w Turcji produkują takie samochody, wiecie, inne. Na przykład Renault wyprodukowały taki samochód z małym silnikiem. To jest właśnie tylko na Turcję. Dlatego, żeby się to sprzedawało. No i powiem wam, że normalny tam samochód. Ja wiem, że w Polsce taki samochód niewiele jest warty, natomiast tu w Turcji kosztuje około 700 tysięcy lira. To jest bardzo dużo złotówek. No i ale bardzo fajny, dobry samochód, więc przywieźliśmy tu większość domu. No i mam nadzieję, że po prostu jakoś uda nam się to, wiecie, wszystko skończyć, zrobić. Przenieść, ale nie, ale właśnie. Ale jeszcze co wam powiem, że czeka nas chyba takie życie trochę kempingowe u teściowej na mieszkaniu i w ogóle już zostawiliśmy sobie nawet butlę gazową, dlatego że ona, wiecie, nie urządziła tego mieszkania, a my mamy rozjazd. To znaczy, że musimy w poniedziałek opuścić mieszkanie, nowi ludzie już wchodzą, a my jesteśmy jakby bezdomni. To znaczy, mamy tutaj klucze i możemy już tutaj mieszkać, tylko problem polega na tym, że tu nie mamy prądu. Dlatego, że żeby podłączyć tutaj prąd, to my musimy dopiero właśnie mieć to TAPU, czyli właśnie to spotkanie w urzędzie i przeniesienie własności. Dopóki tego nie ma, to nie możemy podłączyć prądu. Można by tu żyć, ale wiecie, bez prądu też ciężko. Woda chyba można by było wziąć prysznic. Wiecie, my się tak nie martwimy, dlatego że no, teściowa też nie ma jeszcze łóżek, bo właśnie ja wam kiedyś mówiłam, że teściowa kupiła łóżka i miały być szybko, że one po prostu będą w tym momencie. I facet w ogóle, słuchajcie, do dzisiaj jej tych łóżek właśnie nie wstawił, nie dał. Więc no, mamy, wiecie, kempingowy materac, bo my na Łazie mamy ten namiot taki samochodowy. I tam jest taki cienki materac, więc na nim można by było się przespać. Ale generalnie czeka nas, słuchajcie, no taki czas, powiem wam, takie życie polowe. No słuchajcie, ja byłam harcerką, to sobie
poradzę, ale będziemy też żyć na gołych ścianach, dlatego że właśnie zamówienie łóżka czy coś na wszystko się czeka. Ja już nie mówię, że potrzebuję nie wiadomo jakich mebli, dlatego że chcę taką samą podstawę. AGD chyba tak przywożą w jeden dzień roboczy. Nawet czasem można tak, że zamówić rano w sklepie i oni po południu już chyba powinni to AGD przywieźć. No. No, też musimy coś z elektryką zrobić. Słuchajcie, ale to będzie chyba mój ulubiony teraz. Patrz jakie morze. No. A teraz nawet wagów. No, nawet wagów powiem wam, nie widzimy teraz morza. A tu jest jeszcze, powiem wam, taki przyjemny wiatr. U nas wagów, my teraz mamy cały czas wiatraki, bo u nas nie ma wiatru. Jesteśmy zabudowani, a tu jest, powiem wam, bardzo przyjemny wiatr, trochę przynajmniej widzicie. Mniej się świecę z potu i brudu. Teraz deweloper będzie robić pergolę tutaj. No właśnie, tutaj wiecie, tu jest takie ściernisko, dlatego że to jest takie miejsce, które wiecie, budowa, rozbudowuje się, ale właśnie pan deweloper będzie tutaj budował takie pergole, no, może ja wybuduję. I basen będzie tutaj. Tak, i będzie basen, w ogóle spójrzcie tutaj, będzie wam ciężko to zobaczyć, ale tutaj właśnie taki wielki centrum handlowe, sklep, a tutaj są wille. Ja też na przebitkach nagrywałam wam, jak tutaj właśnie już wjeżdżaliśmy, takie penthouse'y. Także wiecie, no jest tu, ale morze jest piękne. No, wiecie, to jest takie blokowisko, ale nie wiem. No, bardzo dużo obcokrajowców tu żyje. Powiem wam, że generalnie jak wchodzicie do jakiegoś miejsca, to czujecie albo nie czujecie jakiś taki klimat, nie? Albo że się dobrze czujecie i powiem wam, że od początku jak tutaj weszliśmy, to się tak dobrze czujemy. Nie zawsze tak się człowiek czuje, ale tutaj, wiecie co, taki jakiś spokój, jakaś taka cisza. No w ogóle wiadomo, to mieszkanie mi się podoba, ale generalnie, nie wiem, no generalnie jest to miejsce, tak patrzę gdzieś tam. Ale generalnie jest to miejsce, które nam się tak, wiecie, no też spodobało, więc może dlatego tak czuję, że się dobrze... A tu się co odbija? A, tu się... Popatrzcie, tu tak mogę stać, tutaj się może odbija. Tak, może. To co, pojedziemy jeszcze do Migrosa na sodę, żeby po prostu uwieńczyć ten sukces. No. Słuchajcie, fajnie, podoba mi się, zamykamy tutaj to i po prostu będziemy powoli jechać, ale... Słuchajcie, to jeśli chodzi o samochody, to tak wygląda Renault Taliant. Nie będę tak krzyczeć, dlatego że widzę, że tutaj siedzą ludzie na balkonie. Słuchajcie, Renault Taliant, taki, ja wiem do czego on podobny, taki wiecie, normalny sedan Renault, ale właśnie on jest trochę tańszy w Turcji, dlatego że to jest, wiecie, silnik 1.0, czyli właśnie bardzo mały silnik i z małym silnikiem samochody są tańsze. Ale generalnie na przykład takie Renault, czy wiecie, Fiat z takim większym silnikiem jak 1.4, to już kosztuje na przykład 1 200 000, nie? Albo 1 400 000, zależy wiadomo od wyposażenia. Natomiast ta wersja Talianta, która jest totalnie pusta w środku, i no, ale będzie nowa w automacie, silnik 1.0, to tak można kupić troszkę z takim przebiegiem, ja wiem, tą 20-30 tysięcy za chyba 700 tysięcy lira. Jest to na Turcji, wiecie, bardzo dużo pieniędzy, ale taki dobry samochód. Co to? It is Bayram Developer Day. A, no właśnie. Pójdę ci, co się. Tutaj też we swoje miasteczko, tak jak mieliśmy Wagwóg, więc wiele się nie zmienia. Idziemy, słuchajcie, kupić tą sodę, czyli właśnie taką wodę gazowaną, ale w Turcji to się nazywa soda, jest w takich małych szklanych buteleczkach.